Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Z tej strony Matis, a dzisiaj rozpoczynamy od bardzo interesującego eksperymentu, który pozwoli nam zajrzeć w głąb superwulkanu Yellowstone. Nieco później usłyszycie również na temat ekologicznego rolnictwa oraz tego, dlaczego przerzucenie się na nie w 100% mogłoby się okazać fatalnym pomysłem. Następny temat będzie dotyczył bardzo odległej przyszłości jeziora Bajkał, które w odległej przyszłości może rozdzielić Eurazję na dwa osobne kontynenty. Tymczasem na koniec opowiemy Wam o nowej i o wiele bardziej bezpiecznej metodzie edycji genów, która właśnie jest w fazie testów. I być może już wkrótce nastąpi popularne obecnie narzędzia tego typu. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak zachęcić Was do kliknięcia w ikonkę dzwonka oraz włączenie wszystkich powiadomień oraz oczywiście życzenie Wam wszystkim miłego seansu. Naukowcy z Niemiec i USA, wykorzystując najnowocześniejsze metody badawcze, zdołali stworzyć model pióropuszy magmy biegnących m.in. od gorącego punktu, znanego jako superwulkan Yellowstone, niemal do samego jądra Ziemi. Superwulkan Yellowstone, znajdujący się w Parku Narodowym o tej samej nazwie, wybuchł ostatnio na pełną skalę około 630 tysięcy lat temu. Obecnie jego kaldera jest pełna gejzerów i gorących źródeł, jednak wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy dojdzie do kolejnej erupcji. Jej wystąpienie bez wątpienia oznaczałoby wielkie nieszczęście dla świata oraz zniszczenie sporej części Stanów Zjednoczonych. Nie da się jednak tego przepowiadać bez poznania podziemnej struktury superwulkanu. Dużych postępów w tym zakresie dokonał jednak niemiecki uczony Bernhard Steinberg z niemieckiego Instytutu Badawczego Geoforschungszentrum. Wraz ze współpracownikami w USA stworzył on model komputerowy odzwierciedlający prawdopodobne ułożenie pióropuszy magmy płynących od płaszcza naszej planety. Pióropusz płaszcza biegnący z okolicy Yellowstone istnieje tysiące kilometrów głęboko pod wulkanem, dotykając granicy jądra Ziemi i dolnej części płaszcza. W tym wypadku zaczyna on biec gdzieś w Zatoce Kalifornijskiej, ponad 1000 km na południowy zachód od Parku Narodowego Yellowstone. Eksperci zwracają uwagę, że bardzo częste tam fale sejsmiczne są związane najprawdopodobniej właśnie z tym. Przy czym teoria ta nie wpisuje się w uznawaną przez naukę teorię ruchu płyt tektonicznych. Zanim jednak dowiemy się czegokolwiek więcej, należy poczekać, aż powyższe badania na temat wnętrza Ziemi zostaną opublikowane w branżowym czasopiśmie Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Okazuje się, że zgodnie z wynikami eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Anglii oraz Walii, przejście w 100% na ekologiczny chów zwierząt oraz uprawę roślin, czyli m.in. pasanie krów i uprawianie warzyw na świeżym powietrzu, spowodowałoby ogólny wzrost emisji gazów cieplarnianych. Skąd takie wnioski? Otóż emisja gazów cieplarnianych, za którą odpowiada rolnictwo, wynika przede wszystkim z metanu produkowanego przez zwierzęta hodowlane, ale także wydzielanego przez nawozy stosowane przy uprawie roślin oraz transporcie żywności. Ciekawe w tym miejscu jest to, że podczas gdy zdaniem badaczy ekologiczna uprawa roślin oraz chów zwierząt rzeczywiście zmniejsza bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych, to jest ona o około 40% mniej wydajna, co ogranicza produkcję żywności. W rezultacie czego należałoby około 5-krotnie zwiększyć powierzchnię gruntów rolnych, a wówczas ogólna emisja gazów cieplarnianych wzrosłaby o 21% w porównaniu z dzisiejszą. Roślinność uprawiana ekologicznie daje mniej plonów, szczególnie w przypadku roślin wymagających płodozmianu, takich jak pszenica oraz jęczmień. Chociaż w przypadku zwierząt hodowlanych zdołano by zwiększyć ich liczbę, to z pewnością zmniejszeniu uległaby ilość produkowanego mięsa z powodu niższej wagi tuszy i dłuższego czasu przeznaczonego na hodowlę. W zasadzie, aby zaspokoić popyt na żywność, kraje przechodzące w 100% na chów ekologiczny musiałyby w pewnym momencie zacząć importować żywność z zagranicy. A zatem, czy jesteśmy skazani na utrzymanie obecnych warunków uprawy roślin i hodowli zwierząt? Naukowcy poruszają w tym momencie kluczowy problem. Zmiana rolnictwa na ekologiczne nie powiedzie się, jeśli nie zmienią się także preferencje żywieniowe ludzi. Szczególne znaczenie mogłoby mieć niższe spożycie mięsa nie tylko ze względu na liczbę zwierząt wymaganych do hodowli, ale także z powodu możliwości ograniczenia produkcji ich paszy. Sami autorzy usprawiedliwiają swoje pesymistyczne wyniki badania tym, że ich celem nie było zniechęcenie do rozwoju ekologicznych upraw, ale bardziej wykazanie i zrozumienie granic, które można osiągnąć. Ich poszerzenie zależy już wyłącznie od konsumenta. Aktualnie osoby kupujące żywność ekologiczną nie stanowią pokaźnej grupy, co wynika zarówno z zaporowych cen mięsa i warzyw bio, ale także ogólnej niechęci niektórych ludzi do odżywiania się w zdrowszy sposób. Syberyjscy geolodzy twierdzą, że za około 20 milionów lat Eurazja, a więc obecnie największy kontynent planety, zostanie podzielona na dwie części. Zdaniem rosyjskich naukowców separacja będzie przebiegała przez największe słodkowodne jezioro na Ziemi, czyli na Bajkale. Pracownicy Instytutu Geologii i Mineralogii Sobolewa, jak również eksperci z Państwowego Uniwersytetu w Nowosybirsku są przekonani, że to właśnie Bajkał jest miejscem, gdzie w odległej przyszłości znajdzie się nowy ocean. Rosyjscy naukowcy już od bardzo dawna studiują historię Bajkału, zmiany tektoniczne zachodzące w nim oraz badają towarzyszące temu procesy i akumulację osadów w strefie ryftu bajkalskiego. Strefa ta to tzw. rów tektoniczny, w tym wypadku o długości około 1500 km i rozciągający się z północnego wschodu w kierunku południowego zachodu. Zdaniem naukowców strefa ryftu bajkalskiego powoli, ale systematycznie rośnie, a za około 20 milionów lat doprowadzi do tego, że Eurazja dosłownie zostanie podzielona na dwie części. Warto wspomnieć, że jest to pierwszy raz, gdy sformułowano podobne prognozy względem Bajkału. Eksperci spekulują, że zniknięcie Bajkału, a więc największego naturalnego zbiornika słodkiej wody na Ziemi, może znacząco wpłynąć na przyszłe życie ludzkości. Choć prawdę powiedziawszy, będziemy się tym chyba martwić dopiero wtedy, jeżeli na naszej planecie faktycznie przetrwa jakaś cywilizacja. Jakby nie patrzeć, mowa tu o okresie 20 milionów lat, a więc czegoś, co trudno jest sobie wyobrazić normalnemu człowiekowi. Rewolucyjna metoda edycji genów CRISPR dała nam możliwość modyfikowania genów celem leczenia lub zapobiegania chorobom genetycznym. Jednak technika ta może również wywoływać niezamierzone efekty, np. wstawienie lub usunięcie niepożądanego materiału genetycznego może np. aktywować geny wywołujące nowotwory. Jeszcze w 2016 roku zespół badawczy kierowany przez Davida Liu z Instytutu Broad Uniwersytetu Harvarda oraz Instytutu Technologicznego Massachusetts opracował technikę, która pozwalała na precyzyjną edycję pojedynczych liter DNA bez stosowania mechanizmu naprawy uszkodzeń obu nici. Jednak wówczas można było ją użyć tylko do naprawy 4 z 12 typów mutacji punktowych. Teraz ten sam zespół stworzył nowe narzędzie edycji genów, które nie tylko pozwala uniknąć mechanizmu naprawy uszkodzeń obydwu nici DNA, ale też naprawić wszystkie 12 typów mutacji punktowych. Naukowcy wykorzystali nową technikę na wyhodowanych w laboratorium komórkach ludzkich, aby skorygować efekty genetyczne powodujące niedokrwistość sierpowato-krwinkową oraz chorobę Tay-Sachsa. Okazało się, że jest ona znacznie bardziej wydajna niż CRISPR, z wyjątkiem niektórych typów komórek i co chyba najważniejsze, wywołuje mniej efektów ubocznych. Wyniki badań wskazują, że opracowana metoda pozwala naprawić około 89% znanych ludzkich wad genetycznych, które powodują choroby. Oczywiście konieczne będą dalsze testy, zanim będziemy mogli ją zastosować w terapii genowej w leczeniu ludzi, ponieważ trzeba się upewnić, że jest ona bezpieczna i skuteczna. Ta nowa technika posiada bowiem ograniczenia, które trzeba jeszcze przezwyciężyć. Przede wszystkim naukowcy muszą znaleźć sposób, który pozwoli na bezpieczne i efektywne wykorzystanie edytora genów w komórkach w organizmie. Nie wiadomo również, czy zmodyfikowane enzym i RNA mogą aktywować układ odpornościowy. Co jednak najważniejsze, to naukowcy muszą jeszcze popracować nad wydajnością tego nowego narzędzia, które w przyszłości może faktycznie zastąpić popularne obecnie CRISPR. I to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl oraz oczywiście zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych, czy też wsparcie nas za pomocą zawartej poniżej opcji Wesprzyj. Tak czy inaczej, do usłyszenia w następnym odcinku.